Prawda, sytuacja jest bardzo prosta, dlatego że no, ja cały czas reprezentowałem inne koncepcje. Po pierwsze, z miejsca, i to śmiało mówiłem, wiedziałem, że transformacja to jest, no nie chciałbym używać tego określenia, ale to jest coś bardzo bliskiego zbrodni. Myśmy zostali, proszę Państwa, zlupieni, okradzeni. Myśmy byli, proszę Państwa, potęgą przemysłową. Polska produkcja, mówię o produkcji, nie o dochodzie narodowym, była na 12 miejscu na świecie. Oczywiście struktura była niewłaściwa, mieliśmy za dużo ciężkiego przemysłu i tak dalej. Ale nastąpiła olbrzymia inwazja kapitału zagranicznego i w tej chwili my jesteśmy niepodlegli politycznie, w ograniczony też sposób ze względu na udział w Unii Europejskiej, ale nie jesteśmy niepodlegli ekonomicznie. My należymy do grupy państw neokolonialnych, takich samych jak Burundi, jak Rwanda, jak Nikaragua i tak dalej. Mianowicie, nie mamy, proszę Państwa, swoich finansów. Na 63 banki mamy tylko 3 banki, z tego jeden tylko bank ma 100% polskiego kapitału, to jest margines, prawda? Nie mamy wielkiego, proszę Państwa, handlu, to jest wspaniały, wspaniały zysk, proszę Państwa. I nie mamy wielkiego przemysłu, mamy tylko parę przedsiębiorstw, naprawdę 100% polskich. A te olbrzymie przedsiębiorstwa, które są, produkujemy samochody, ale produkujemy samochody niemieckie, produkujemy samochody, prawda, włoskie i jesteśmy w straszny sposób wykorzystywani. Jeśli jest, proszę Państwa, fabryka Opla, jedna fabryka Opla jest w Gliwicach, a druga jest w Hanowerze, to jest 200 km, to średnia płaca u nas i produkuje absolutnie te same samochody, cała struktura organizacyjna, wszystko jest takie same. I teraz u nas w przeliczeniu na euro jest bardzo wysoka płaca, średnia płaca jest 1200 euro, ale w Hanowerze jest 4500. I tu jest właśnie ta tragedia, że myśmy stracili w tej chwili, nie mamy swoje normalne kraje, takie jak, proszę Państwa, Francja, jak Dania, jak Hiszpania i tak dalej, mają taką strukturę. Niemcy mają 6% swoich banków, 6% zagranicznych banków. Francja ma 10%, Dania ma 20%, a my mamy 93%, proszę Państwa. To samo jest, jeśli chodzi o wielki handel, niesłychanie, proszę Państwa, dochodowy. Francuzi mają prawie 100%, a my mamy praktycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o supermarkety, są dwa polskie supermarkety, a Biedronka jest w tej chwili trzecim najbogatszym przedsiębiorstwem w Polsce, a za 2 lata, zobaczycie Państwo, będzie pierwszym. To jest przedsiębiorstwo portugalskie, o polskiej nazwie, prawda? Więc praktycznie rzecz biorąc, my jesteśmy w tej chwili w sytuacji kraju neokolonialnego, prawda, w którym nie mamy szans, prawda, na dojścia do tego średniego poziomu. I na tym polega cała tragedia systemu przeprowadzenia tej reformy administracyjnej. I ja byłem od samego początku przeciwny, a poza tym nonsensowna struktura administracyjna. No proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że mamy gospodarkę centralną, w którym centrum wszystko planuje, dokładnie to, co się ma dziać tam w terenie. I to centrum zatrudnia w 1989 roku 46 tysięcy pracowników. A teraz to samo centrum w gospodarce wolnorynkowej, samodzielnej, liberalnej, to samo centrum ma 144 tysiące. No na miłość boską. No przecież to jest w ogóle zupełnie nie do wiary, prawda? Niesłychane rozdęcie, prawda? I ja z tym cały czas walczyłem i tutaj no, w tej drugiej książce, która tu zresztą jest, Drogi bez droża, tam jest cały szereg moich artykułów, między innymi jest tam moja dyskusja z panią Paradowską, prawda, która mnie niesłychanie zwalczała, prawda, no, nazywając mnie, że tak powiem, półidiotą, dlatego że ja nie chcę powiatu, że powiaty są absolutnie niezbędne. No, no w tej chwili się okazuje, że to jest zupełne bzdurstwo, powiaty czy prędzej czy później trzeba będzie zlikwidować, bo już one nie mają co robić, bo skończyła się działalność na terenie służby zdrowia, bo
szpitale zostały w tej chwili sprywatyzowane praktycznie, jeżeli biorąc, że w ogóle zupełnie nonsensowna struktura, która kosztowała straszne pieniądze. Myśmy przecież stracili miliardy, prawda, na tej strukturze. Ja cały czas z tym walczyłem. I w związku z tym ja byłem stale przeciwny, prawda, wszystkim kolejnym koncepcjom. Bo okazuje się, że niezależnie od tego, czy rząd był, powiedzmy, posolidarnościowy, a poza tym trzeba pamiętać, że, no, że ostatni szefowie, strategzy główni Solidarności, no to szefem był przewodniczący reprezentacji parlamentarnej Solidarności, to jest parlamentarny klub obywatelski, to kierownictwo Solidarności to był Geremek, Kuroń, Michnik, no i Walęsa. Prawda? Tak wyglądało to kierownictwo. Prawda? Natomiast cały program został opracowany konkretnie przez George'a Sorosa. Tego nikt nie wie, dlatego że jego książka, którą ja to szczegółowo opisuje, mianowicie Underwriting Democracy 1919 Free Press, podaje dokładnie, prawda, którą z moich kolegów, to jeden ja to przeczytałem. Prawda? On bardzo dawno już napisał, że Europa Centralna jest terenem naszej wspaniałej ekspansji. Możemy tutaj, prawda, zdobyć te rynki i potem być może uda się nam zdobyć rynki również rosyjskie. No tam się nie udało, dlatego że tam byli mądrzejsi specjaliści właśnie, tacy jak Chodorowski, czy tam ci inni, którzy, prawda, zdobyli tam, w związku z tym ta ofensywa jest mniejsza, a tutaj praktycznie rzecz biorąc zdobyli. I my w tej chwili jesteśmy, ja to po raz pierwszy, mam tę smutną satysfakcję, że ja byłem pierwszy, który to expressis verbis przedstawiłem, napisałem dokładnie 8 lat temu, że Polska jest neokolonią. My jesteśmy krajem kolonialnym, prawda, wyzyskiwanym. I naprawdę 2 dni temu dostałem dane z NBP. No, mogę Państwu je podać, bo one przecież nie są publikowane. W zeszłym roku, proszę Państwa, 73 miliardy 800 tysięcy złotych zostało zysków zachodniego kapitału, zostało z Polski przeniesione za granicę. I tak jest co roku. Teraz wyobraźcie sobie, że my od 20 paru lat to są biliony, które my tracimy. No i w związku z tym zrobiliśmy jeszcze straszną historię, dlatego że OFE to są firmy giełdowe, to są firmy, które grają na giełdzie, które raz już w jednym roku straciły 19%, teraz 4%. I każdego dnia mogą stracić wszystko. Ja mam osobiste doświadczenie, no bo zbierałem pieniądze pracując w Organizacji Narodów Zjednoczonych, no i potem też byłem głupi, bo mnie namówiono, kupiłem akcje. No i 93% straciłem, no i na tym się skończyło. No i z OFEC pewnego dnia może być taka sama sytuacja. No jakżeż można w ogóle pomyśleć, żeby fundusz emerytalny przekazywać zagranicznym giełdowym przedsiębiorstwom, które spekulują na giełdzie? No wie pani, no nie do wiary zupełnie. No więc ja oczywiście cały czas, gdzie mogłem to pisałem, gdzie mogłem to głośno mówiłem o tym. I w związku z tym, no ja zawsze byłem tym człowiekiem, który jest na tej liście, prawda. No w związku z Gazetą Wyborczą, to tam w pewnym środowisku jest taka lista, która jest tam pisana. O Cierzunie nie pisać. Tak, koniec, nie ma go.